40 ponad 5 miliardów euro czeka na to, żeby ustawę o Sądzie Najwyższym, czy spełnienie warunków samorządności. Witam was pięknie roztomili na Górnym Śląsku. Milionów złotych w przeznaczeniu na dofinansowanie. To ile trwała ta konsultacja? To ile ta konsultacja nad tą zmianą trwała, wnoszona przez pana posła Suskiego, pisana na kolanie? Dotykają fundamentalnych spraw ustrojowych, w tym stabilności władzy sądowniczej i wydawanych przez nią przez szereg lat wyroków. Głosowało 318 posłów, 271 było za, 43 przeciw, wstrzymało się 4. Sejm podjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. My już nie liczymy na to, że my się będziemy jakoś dogadywać i negocjować. My chcemy jednej decyzji. Ta inwestycja zostanie wstrzymana. Natomiast to jest po prostu narzędzie kampanii wyborczej, a PiS zrobi wszystko, powie wszystko i wyda wszelkie pieniądze po to, żeby utrzymać władzę, w obawie przed konsekwencjami utraty. Kapituła w tym roku była wyjątkowo zgodna. Myślę też zarówno co do liczby przyznanych nagród. Jarosław Kaczyński, skład Rady Ministrów, na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. Referendum, które ma tylko i wyłącznie zmobilizować ich elektorat i dać im dwa punkty więcej. Handel wizami, handel bezpieczeństwem Polski, handel bezpieczeństwem Polaków, to wołał pomstę do nieba, to jest nieprawdopodobna afera. Walor. Wspaniałej ilustracji, na czym polega telewizja rządowa dzisiaj w Polsce. Ziobro wbrew wizerunkowi, który kreował, nie zrobił przez 5 lat w zasadzie nic. Awaria krajowa. Wiele dystrybutorów w całym kraju ma awarię, w związku z tym nie można nabyć paliwa. Wyborcy, i to tak znakomitej ilości, dokonali wyboru. Mam zaszczyt w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej przedstawić wyniki. Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, natomiast pozostałe czy inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie, twierdzą, że to one będą miały większość. Od podziękowania tym 21 milionom 966 tysiącom 891 wyborcom, którzy 15 października zdecydowali w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dekalog polskich spraw. Budujemy z nich filary programowe na najbliższą przyszłość, na kolejne 4 lata. My zdajemy sobie sprawę z przełomowej chwili, która już niedługo w dzisiejszym Sejmie będzie miała miejsce. Dzięki wam. To wyście zrobili. Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. Panie pośle, co pan zrobi? Oczywiście prawo to taka desperacka, nieudolna, bezzasadna próba odwrócenia uwagi od powołania komisji. Tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. O godzinie 11 wszystkie ośrodki przestały nadawać, antena została odcięta. Nie mamy żadnej informacji, nie było żadnej konferencji prasowej, która by wyjaśniła. Dziś nie będzie wiadomości, ale jutro podamy Państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30.